Panie, panowie, chwilę, że się spora. A obok syn Maciej, syn Jasza siedzi w pierwszym rzędzie. Synowe, wnuczki i prawnuczka. Pani synowie są w książce no, ważnymi postaciami. Pani synowie są ważnymi postaciami w pani życiu. Chciałem zapytać, jak ta książka powstawała. To konsultowała pani z synami nie tylko fakt, geografię, ale na przykład to, czy wypada mi o tym opowiedzieć? Czy uznała pani, że pani wie sama najlepiej i nie będę synom zawracała głowy? Sama wiem najlepiej. Nie powstałaby ta książka, gdyby nie pan redaktor Jan Szołka, który... właściwie ubrał to, co ja opowiadałam, to, co ja mówiłam do magnetofonu czy coś, to on to ubierał w słowa i w ogóle jakoś tam pilnował, żeby nazwiska się zgadzały z imionami. Także on jest wspaniały facet. Jemu właściwie zawdzięczacie państwo tę książkę. Bardzo mu dziękuję. Chciałem synów zapytać, przeczytali panowie wspomnienia mamy i co? No dosyć nam się podobały, chociaż niektóre fragmenty byśmy pewnie wykasowali, ale niestety nie. Ale które, które? To państwo przeczytacie, to się sami zorientujecie. A to nie, bo ja zakładałem, że jednak teraz dojdzie do jakiegoś poważnego protestu gdzieś upublicznionego z powodu rodziny, bo to by był wyraźny ślad i nawiązanie do tego, co działo się parędziesiąt lat temu, gdy ukazywał się wspomniany już komiks. Witamy pana Kazimierza Wiśniaka. Jest wśród nas, ale bodaj tam schowany troszkę, ale brawa mu się należą. Bo przecież gdy się pojawił ten oto komiks Szaszkiewiczowa, czyli Ksylo Litwy i Życiu, to w przekroju, który to opublikował, można było przeczytać taki oto list do redakcji tygodnika Przekrój. Uprzejmie prosimy o podanie do wiadomości, że z panią Szaszkiewiczową, bohaterką wesołej opowiastki w tygodniku Przekrój, nie mamy nic wspólnego i nie o nas jest ta opowieść. Podpisano Teresa Skorodyskich, Aleksandrowa Szaszkiewiczowa, Róża Zbnińskich, Romanowa Szaszkiewiczowa, Maria z Bobrowskich, Włodzimierzowa Szaszkiewiczowa, Zofia Przedrzymirskich, Antoniowa Szaszkiewiczowa, Katarzyna z Romerów, Cezarowa Szaszkiewiczowa. Tak było kiedyś, a teraz się pani spodziewa jakichś protestów? Nie, ja tylko chciałem jeszcze dać komentarz do tego, komu dziękujemy, pani Kika. Ja się owi naturalnie, ale w pierwszej fazie jeszcze był wnuczek. Wnuczek Piotrek, który był właściwie zaczynkiem tego, początkiem, który namówił naszą mamę na to, żeby ona zaczęła mu opowiadać różne historie. I on to nagrywał i z tego się zrobiło strasznie dużo rzeczy. I właśnie potem Piotrek to zebrał i zaczął myśleć, co z tym robić. No, ale naturalnie tam nie powinno być o nas, to bardzo źle mama zrobiła. I jeszcze jedna rzecz, jak ja przeczytałem niektóre z tych rzeczy, to ja na przykład piwnicę też znam z dzieciństwa, nawet tutaj występowałem, jak miałem 7 lat. I zamiatałem podłogę i dostawałem 20 zł i wino grzane. I teraz tak, więc znam pewne fakty, a mimo to w tej książce znalazłem masę rzeczy, których do mnie nie słyszałem. Ale żal mam do mamuni też taki, że na przykład ja słyszałem z opowieści tam z tej epoki ziemiaństwa, kiedy były piękne pałace i wspaniałe były pola, że tam ogromna ilość była historii o koniach i o tych koniach nie ma nic. Oraz o pewnych zwyczajach, że na przykład mama mi opowiadała, że przed wojną nie do pomyślenia było, żeby mężczyzna wyszedł bez kapelusza na pole, jak w Krakowie na pole. No, a jeszcze były takie rzeczy, na przykład, że oficer nie mógł żadnych pakunków nosić obok damy. A potem żeśmy nosili wszyscy. Jest tam taki fragment, przeczytałem ze zdziwieniem,
że ja podobno wstąpiłem do jakiegoś gangu, kiedy mama zaniedbywała nas w opiece swojej. Więc nie dementuję. Do żadnego gangu nigdy nie należałem. I w pani przypadku, jak tamtego pokolenia, to są często wspomnienia bardzo tragiczne, prawda? To są wspomnienia rodziny, rodu ziemieńskiego, który nagle po wyroków historii, powiedzmy to delikatnie, z wyroków pojałtańskich, doznał co doznał. Czy nie miała pani takiego to po latach takiej mało eleganckiej myśli, a szlak by ich wszystkich trafił, na co oni nas wskazali? Nie, dlaczego bym tak miała myśleć? Przecież bardzo dużo ludzi jeszcze gorszą miało sytuację, albo naprawdę dramatyczną w obozach, albo właśnie w więzieniach, to nie było takie proste, albo oskarżeni niesłusznie o wiele rzeczy politycznych albo niepolitycznych także. Także to po prostu taka była sytuacja, że nam kazali się wynosić i już, i trzeba poszukać innego miejsca. Ale nie było tak źle. Jakoś my przeżyli. Te 84 lata już przeżyłam w każdym razie. 90. Proszę państwa, jak się ma tyle lat, to dycha w lewo, dycha w prawo, to naprawdę nie stanowi żadnej różnicy. Jak się pani śpiewało, skoro Piotr Skrzynecki z właściwą sobie galanterią zapowiadał panią głosik mały, bardzo nieprzyjemny? To na pewno była jedna z cięższych chwil w moim życiu. Bo ja się tak strasznie darłam, że dla mnie to było nieprzyjemne. Więc to, ale no, trzeba było, chcieli to mają, ja tak powiem, i zaczęłam śpiewać, prawda? To nie jest wiersz, tylko piękny poetycki tekst, który pani Agnieszka była tak miła, że przysłała mamie lata temu. Większość ludzi wtedy jeszcze nie żyła, którzy tu są obecni, bo w 1984, w ubiegłym wieku, nie mogła się zjawić na pewnym wernisażu w Warszawie, który tych pięknych obrazów na szydełkowany przez moją mamę, i przysłała list zatytułowany Kika Szaszkiewiczowa. Kiedy pani Kika była małą dziewczynką, lasy były jeszcze ogromne. W lasach mateczniki, a w matecznikach niedźwiedzie. Za lasami były stepy i chmury, a wśród lasów, stepów i chmur tkwiły małe, białe dworki z salonikami, w których paliły się piękne, ozdobne lampy naftowe. W jednym z takich nieistniejących już dworków, jedna z nieistniejących już ciotek ofiarowała Kice szydełko. Dziewczynka natychmiast zabrała się do roboty. Jak twierdzą kronikarze rodzinni, przejawiała w tej mierze talent i pilność. Mijały lata, minęło pół wieku, zatrzęsły się lasy, chmury, mateczniki i dworki. W zamieszaniu zaginęło też szydełko pani Kiki. Minęło jeszcze trochę czasu. Ziemia pod nogami naszej bohaterki się trochę ustała i oto nad dalekim, cichym fiordem ktoś, kogo powinniśmy całować, ofiarował jej następne szydełko. Kice zabłysły oczy, usiadła pod elektrycznym kaloryferem i z miejsca zabrała się do roboty. Jak twierdzą świadkowie, jak państwo stwierdzicie za chwilę, przejawia ona w tej dziedzinie i talent, i pilność, i rozmach, i wyobraźnię, i poczucie humoru, i coś, co nazwałabym metafizycznym stosunkiem do włóczki. Na miłość boską, dziewczyno, mówię do Kiki, dlaczego ty tego nie robiłaś przez ostatnie 50 lat? Bo nie miałam szydełka, odpowiedziała skromnie moja niezwykła
koleżanka. O, Bokika jest niezwykła. Jak nasi rówieśnicy wiedzą, a młodzież powinna się dowiedzieć, Kika była swego czasu mityczną królową autostopu. Jej te podróże z dwojgiem dzieci, podróże przesławnej Szaszkiewiczowej, opiewał barwnie przesławny wówczas przekrój. Ona to śpiewała w piwnicy krakowskiej, rozdzierającą pieśń parole Ładamur. I ona to zarabiała na życie, robiąc zaszczyki bogatym krakowiankom, które leżały w pościeli, przystrojone we wszystkie swoje brylanty. Ona to wreszcie, choć wylądowała bliżej bieguna północnego niż ktokolwiek z tu obecnych, zachowała serce gorące, duszę upalną, a robota pali się jej w rękach. Osobowość plastyczna pani Kiki w jej czasach krakowskich tak intensywna, że niektórzy przywykli ją uważać za postać fikcyjną. A jednak nie. Kika jest realna. I spójrzcie państwo, do jakiego stopnia. Wtedy była jeszcze bardzo górna. Wypijmy toast za Szydełko. Za to pierwsze i za to drugie. Agnieszka Osiecka. Warszawa, dnia 15 marca 1984. Proszę państwa. Ten tekst, który przebija w tle tego, tej okładki, to jest właśnie ten tekst Agnieszki Osieckiej. Nie wiem, czego dotyczą te zwrotki, nie wiem, czemu śpiewam je czule. Leokadio, masz od mnie prymule. Leokadio, ja mam na gniotki. Tej miłości chcę ci dać próbkę. Stoję w oknie i błagam cię nocą. Ach, pozwól w rano wkręcić ci śrubkę. Sam nie wiem, po co ja ci śrubkę kręcę w radio. Wkręcę poważnie. Komu le okadio? A rybady na sambady, a beri, kabilady.